jak ja wspomniałem, 115 tysięcy wyznaczyła polska policja. Szybko znalazła, no oczywiście, 115 tysięcy to tam 99% zaraz sprzeda. To już 10 tysięcy to już jest, są pieniądze gdzieś dla normalnych ludzi. To już konfidenctwo pięknie, chociaż dużo jest konfidentów w ogóle z natury. Teraz porównajmy kwotę. 115 tysięcy do 7 milionów marek w latach 40. To były pieniądze, 7 milionów marek w latach 40. To były pieniądze niewyobrażalne. I taka nagroda była wyznaczona za schwytanie, za wydanie doktora Mengele. Doktor Mengele do końca swoich dni, do końca swojego życia żył sobie jak hrabia, ochraniany przez żydowski wywiad Mossad. Ten sam wywiad zrobił szum na cały świat o tych dwóch śmieciach, które ochraniał doktora Mengele do końca jego życia. Bo środowiska żydowskie bardzo szukały doktora Mengele, nie tylko, no dużo zbrodniarzy, ale Mengele był szczególnym. I oni do końca życia ochraniali tego Mengele przed własnym narodem. A tu z tych dwóch śmieci zrobili jakichś takich strasznych przestępców. I te same gremia ochraniały największego, jednego z największych zbrodniarzy na świecie. Gdzie jest porównanie? Źle się wypowiem, w kradzieży kawałka żelastwa, bo jest to symbol, jest to hołd dla ludzi, którzy tam zginęli. Zostali zamordowani w bestialski sposób też. I dla tych, którzy przeżyli. Hołd dla narodów. W porównaniu do takich skór, bo takich Mengele to było no, wielu. A się wsławił, bo miał wiedzę i tak dalej. Jest to, nie ma porównania. Nie ma porównania. Wielu bandziorów nawet do tej pory są chronieni. Brat Adama zmienił nazwisko, jest chroniony przez wywiad żydowski. Wolińska, Salomon Morel. I wielu bandziorów z Ubecji jest do tej pory i było chronionych przez wywiad żydowski. Mega sadystów chroni się, a to z dwóch śmieci robi się. Właśnie chodzi o to, żeby zrzucić. Jednak Polacy stworzyli obozy koncentracyjne. Polacy są winni Holokaustu. Tak to brzmi. Tak to brzmi w świadomości głupków polskich, a tym bardziej na świecie. Jest to, dla mnie jest to rzecz nie do... Ja tego nie mam przeskoczyć. Dla mnie jest to coś strasznego. Dlatego jest to mój bunt. Skoro tych bandziorków dwóch skazałoby się na 10 lat, to co trzeba byłoby zrobić z bandziorami właśnie takimi, jakich wymieniam, którzy jeszcze sporo z nich żyje. No co trzeba by zrobić? No co, kara śmierci? Chyba mało, nie? Jeszcze żyją, którzy dostają emerytury od polskiego rządu, od polskiego skarbu państwa, nie rządu, przepraszam. Do tej pory, tak jak Salomon Morel, szef obozu koncentracyjnego, zdechł w 2007 chyba roku, albo 2008, i dostawał od skarbu, od naszego państwa 10 tysięcy emerytur. A podobno mu zdjęli potem na pień, bo się szum. Za co? Za wymordowanie, a to ubeckie w ogóle był obóz koncentracyjny, to nie był. Tam mówią, to był niemiecki obóz. Nie! Lepiej traktowali Niemców niż Polaków. Tam głównie Ślązaków strasznie mordowali. I tacy mordercy do tej pory dostają z ZUS-u pieniądze. Zwykły chłopak skoczył gdzieś tego i ledwo zipie tego, ale nie. No, a to, dobra, to 600 tysięcy tam. To ja mówię, 600 zł to trzecia grupa. Gerhard Schröder powiedział kiedyś coś takiego. Obozy koncentracyjne. To była rzecz straszna, era straszna i tak dalej. W tych obozach zginęło ileś tam milionów Żydów. Potem powiedział Rosjan, znaczy chyba Rosjan, nie chcę przekłamać, a potem powiedział homoseksualistów. Chyba nie powiedział nic o Polakach. Homoseksualiści zostali
na piedestale wyższeni, wyżej niż my Polacy. Żeby to świadczyło o tym, że jednak to były polskie obozy śmierci, tak jak do tej pory mówią, polskie obozy śmierci. W Polsce obozy śmierci, chociaż to też jest takie tego. Jak łatwo kilkoma słowami poddać treść łatwą do ułożenia sobie u głupków w głowach, nie? I tak zostaje. To my jesteśmy winni Holokaustu. To my robiliśmy doświadczenia. Jest taki piękny dokument, profesor Wieczorkiewicz, świętej pamięci, bardzo go szanuję, powiedział kiedyś. No podobno dotarł do tego dokumentu i powiedział, że Stalin powiedział kiedyś takie coś, takie słowa. Jedyne dwa narody, którym należy się wolność, to są Polacy i Węgrzy. Tylko oni walczyli o własne prawo, a reszta to ćwe. To jest prawda.